Za nami inauguracja sezonu ligowego na Dialog Arenie. W meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin podejmowało na własnym stadionie drużynę Lecha Poznań. Emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 1-1, na trybunach zasiadło ponad 11 tysięcy widzów. To było prawdziwe święto futbolu w Lubinie. Piłkarze miedziowych ambitnie walczyli o punkty, a wspierali ich wspaniali kibice, którzy od pierwszej do ostatniej minuty meczu nie szczędzili gardeł, by zagrzać swoją drużynę do walki. Na ławkach trenerskich obu ekip zasiedli byli znakomici piłkarze, którzy przed laty błyszczeli w jednej z najmocniejszych lig świata, hiszpańskiej Primera División. José Mari Baquero grał w sławnej Barcelonie, dla której zdobył 72 bramki w meczach ligowych. Z kolei Jan Urban to prawdziwa legenda Osasuny Pampeluna, dla której zdobył 49 goli w Primera División. Thank you.
nie chciało nic wejść. No, szkoda, że tak późno strzeliliśmy. Gdybyśmy strzelili wcześniej, była szansa na dogonienie tego wyniku. Później już było ciężko, brakło czasu, no ale dogoniliśmy wynik i nie ma trzech, ale jest jeden punkt, który trzeba uszanować. Chyba spotkanie było emocjonujące dla kibiców. Szkoda, że nie wygraliśmy do spotkania, bo mieliśmy ku temu okazję. Ja sam miałem w ostatniej minucie. No szkoda, że nie weszło. No. Trzeba się też cieszyć z punktu, bo przegrywaliśmy. Czego zabrakło? No, może trochę szczęścia w tej finalnej fazie, gdzie nam brakowało trochę spokoju. Myślę, że to w tej finalnej fazie trochę. No. Lech jest dobry zespół, a myślę, że dzisiaj ten wynik jest sprawiedliwy.